Dwayne! Harry? Cholera! Mamy go, mamy go, mamy go. Mamy Harry'ego, Oshia! Hey, jak to wygląda z zewnątrz? Szanowny trenerze, prosiłbym... Znaczy mam prośbę, no. Potrzebowałbym wypłaty po prostu garzy za miesiąc zamiast płacenia codziennie. Rozumie pan, o co mi chodzi? Co tydzień, w sensie? No, powiedzmy, że wezmę to na siebie, dobra? Kurde, ale głupio. W sensie, że z pana garzy? A, że chcecie kotki tu przechowywać jakieś rzeczy, tak? Tam są pieski. Tak? Aha. No. Fajnie. Gratuluję, wygraliście kontener. Super. O kurde! To jest moje stanowisko komputerowe, wspaniałe jest. Tu możemy zobaczyć, w sensie, powiem tak, miejsca może nie ma dużo, ale jest na tyle pod ziemią, że nikt nas tu nie znajdzie. Mamy prywatny monitoring, sam go podpiąłem. Reprezentowania na waszych głosów. Ja pierdol... Harry. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie. Widzowie, witam i na starcie powiem, że możecie załatwić sobie 3 odcinki PZ-a w tym tygodniu. Wystarczy, moi drodzy, że pod tym odcinkiem wbijecie 30 tysięcy lajków do północy. Jak chcecie 3 odcinki zapewnione w tygodniu PZ-a, to wiecie co robić, nie? Warto łapeczki zostawiać. Czemu stoję pod komisariatem policji? Pewnie się zapytacie. No moi drodzy, Harry oddaje się w ręce władz i to jest koniec serii, idzie do więzienia. Nie, żartuję oczywiście. Przyjechałem zgłosić tutaj, moi drodzy, że została mi skradziona broń. Pisaliście mi o tym. Ja oczywiście czytam komentarze, staram się być na bieżąco. Piszecie obiecujące komentarze, że hej, seria zmierza w naprawdę fajnym kierunku. Zaczęło się naprawdę dużo dziać. Jest mega fajnie. Moi drodzy, dzisiaj kontynuacja wątków, które się zazębiają w dwóch seriach. Jak nie śledzisz GTA Clinton, widzu, to ja nie wiem, co ty tu jeszcze robisz, że nie obejrzałeś Clintona. Dlatego, że teraz nam się wątki dwóch serii zazębiają. Zaraz może dojść do spotkania Harry'ego i Franklina. Dwóch bohaterów, dwóch sezonów prawdziwego życia. Dlatego musisz zobaczyć, bo Franklin jest w mieście. A to, co zaraz może usłyszeć Harry, może być przełomowe. Więc mój drogi widzu, oglądaj odcinek, baw się dobrze i mam nadzieję, że tak po prostu będzie. Subskrybuj również kanał, żeby nie przegapić. A, no i fajny konkurs będziemy mieli. A zresztą posłuchajcie. Mordo, wygraj dzień ze mną. Widzowie, przychodzę do was z akcją, która jest związana z nowym dropem nowych bluz w sklepie Team Kalu. Widzowie, kupując bluzę z nowego dropu, tą kozacką, czarną bluzę z ze świecącym glitterem, widzowie, z fenomenalnym krojem, który naprawdę siedzi i ta bluza naprawdę, widzowie, to jest next level w naszym sklepie. Kupując ją, bierzesz udział w konkursie. Jeśli już zakupiłeś, to i tak automatycznie bierzesz udział, ale każdy, kto zakupi do 1 maja bluzę z naszego sklepu, bierze udział w konkursie, w którym do wygrania jest dzień ze mną. Widzowie, stwierdziłem, że fajnie będzie pointegrować się z wami. 3 osoby wygrywają dzionek ze mną. Pójdziemy sobie, nie wiem, na go-karty, widzowie, zrobimy naprawdę coś kozackiego. Co będziecie mieli ochotę, oczywiście dostaniecie wyprawkę ze sklepu TK. Będziecie mieli po prostu kalucha na wyłączność. I żeby wziąć udział, tak jak mówię, wystarczy zamówić i cała lista zamówień będzie losowana najprawdopodobniej 1 maja na streamku, gdzie wylosujemy tych zwycięzców i postaramy się z nimi skontaktować i umówić na cały dzień pełen wrażeń z kaluczem. Widzowie, jeśli chcecie wziąć udział, warto. Nie dość, że fajną bluzę możecie zgarnąć, to dzionek ze mną. W tym roku będzie dosyć ubogo, jeśli chodzi o eventy, więc możliwe, że to będzie ostatnia okazja, żeby się ze mną zobaczyć. Moi drodzy, teamkalu.pl, kupujcie bluzę, żeby wziąć udział. Ilość sztuk bluz jest mocno ograniczona, więc pośpiesz się, żeby złapać swój konkursowy bilecik. No, więc wygraj sobie dzionek wakacje z kaluchem, kupując bluzę w sklepie TK, więc widzowie, warto, warto. Teraz Harry już musi, moi drodzy, czynić powinność. Nie wiem, czy w ogóle tu się to może, to można zgłosić, czy nie. Dlaczego to zrobić? Dlatego, widzowie, że w momencie, w którym ktoś zastrzeliłby kogoś z naszej broni, moglibyśmy mieć spore problemy, więc od razu to trzeba zgłaszać. Przepraszam. Dzień dobry. Co chodzi? Witam pana, Harry Simons, proszę pana. Od kilku tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem licencji na broń. Tylko jest druga sprawa. Zgubiłem ją. I wiem, że to jest dosyć nieodpowiedzialne, ale przyszedłem po prostu zgłosić, no bo wiem, że można mieć niemały problem, jeśli się tego nie zgłosi, tak? No, no tak. Dobrze. Mogłoby się dostać w niepowołane ręce, tak? No tak, nie mam pojęcia, gdzie zgubiłem, ale wszystko jestem w stanie wypełnić, także tutaj proszę dowód osobisty i jak najbardziej jestem chętny do współpracy. Dobrze, no to dowód mamy. A może to trochę zająć?
Proszę się rozgościć. Dobrze. Tu mamy siedzenia. Dobrze, to gdyby coś, to proszę usiąść. Proszę wołać. Będę wołał, tak. Widzowie, no dobra, siadamy. Seat chair 4. Będziemy czekać, aż nam się całość ogarnie, nie? W tym tygodniu, widzowie, postaram się, żeby jeszcze na Kaluczu pojawiały się odcinki i generalnie, żeby się po prostu dużo, dużo działo. No i fajnie by było jeszcze w tym tygodniu na przykład dwa Clintony zrobić. No może to się uda, no nie wiem. Może, moi drodzy, już Clintona nie będzie sensu robić, bo nagle Franklin wróci. Wjeżdżam z Wynut na ten, na patroczyku, nie? Patrzę pod tym starym Clintonem, tam on już go rozwalili, nie? Jakiś ziomek parkuje szwegu na czerwonej linii, nie? To przepytać chciałem do kontroli tam dokumenty. Okej. Okay. W ogóle nic nie gada. Że ci się tak działo, jakiegoś krawężnika spisywać? Złodzień, okej? Okay? Jak mam złodzień, to każdemu chcę zrobić złodzień, takie życie. No to, ale słuchaj tego. Jest ten... Spisuję go. On wsiada do tego samochodu, muszę mi tam dokumenty wyciągnąć. I człowiek nagle ten, odpala samochód, rozwala mi radiowóz, przejeżdża przez jakieś barierki, ucieka. Ja nawet nie mogę wsiąść do mojego radiowozu, bo jest tak rozpalony, że nie mógł odpalić. Silnik do rozwalenia, auto do kasacji. Okay. Nie wiem, coraz bardziej mi się odechciewa tu być, nie, w tej pracy. Ale... Może na emeryturę pójdę. Co ty dajesz, ale... Myślisz, znaczy widziałeś tego chłopa, jak on wyglądał, czy coś? No... To jest niemożliwe, szczegółowo. On był podobny do tego starego Clintona, ale... No przecież on jest Alcatraz, nie? Nie, no stary, no... Ja go znałem, ja z nim robiłem u niego. Wiesz... Ja go bardzo dobrze znam, znaczy... On by... On by... Znaczy nie, no to nie jest on, nie, bo jakby on... To nie jest on, ale no... Czy właśnie... Ale tak patrząc, wiesz, realnie on by stamtąd nie uciekł. W sensie wierzę w jego sukces, ale to więzienie go tam wykończy, naprawdę. O kurde. Nie wiem, idę na strzelnicę odreagować, bo... Daj, użyłem się troszkę. Ale jaja. Nie widzi mnie ten tam nawek. Tu masz tą dokumentację, nie? To ci kładę na biurko. Resztą się zajmij wtedy. Ja pierniczę. Czy właśnie został zlikowany początek kolejnego odcinka GTA Clinton? A, tylko widzowie spostrzegawczy mogli coś wyłapać. Ale czy Harry Simons coś wyłapał, ty? Jak, panie władzo? No tak. Tamta licencja jest już zastrzeżona. Mhm. Jeśli chodzi o odbiór nowej, no to za dwa dni pan przyjdzie. Dobrze. No nie wiem, czy jeszcze coś tu muszę powiedzieć, chyba nie, wszystko. Nie, no chyba wszystko, no. Podpisać coś trzeba? Tutaj to, co pan zaznaczył, tak? Tak, tutaj to, co leży, proszę tutaj. Dobrze. Miejsce na podpis. Dobrze, no to, czyli ja nie będę miał żadnych konsekwencji, gdyby coś się stało, tak? Nie. Zgłosił pan także wszystko. Super, panie władzo. Takich policjantów nam trzeba więcej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo dziękuję, do widzenia. Okej. Okay. Czy w tym samym momencie teraz... Ej, kurde. Ja oczywiście steruję Harrym i myślę, że myślimy podobnie, widzowie. Trzeba chyba jechać w tamto miejsce. Oh my god, jeszcze chłopaki nigdy tak siebie blisko nie byli od tych kilku lat, moi drodzy. Ja pierniczę, Harry to robi, widzowie. Jedziemy to sprawdzić. W prawo, w Stanach, na czerwonym wolno. Korzystam z tego prawa, jak tylko, widzowie, mogę, nie? Znam tę mapę jak własną kieszeń, więc te skręty w prawo... O, teraz było czerwone i teraz bym mógł mieć przypał. Na szczęście. Nikt tego nie zauważył. Boże, jak mnie zagazowało. Już nawet się beknąć człowiekowi nie chcę. Zobaczcie, jaki ja w ogóle elegancki dzisiaj, widzowie. Możecie coś miłego napisać, chyba że już mnie nie lubicie. To też napiszcie. Żebym wiedział, nie? Okej, widzowie. Co jest? Jakiś płot tu jest rozdupcony. Oh, shit. Harry pamięta, co to za miejscówka była, ty. Były jakieś ślady. Co ten Franklin wyrobił tu najlepszego? Pytanie, czy Harry, widzowie, może podejrzewać? No raczej może, bo usłyszał, że jest gość podobny. Typu z Ontario Clippers jedzie. Czekaj, ty. Ślady tu prowadzą. Okej. Okay. Normalnie ślady opon. Czy to mogą być ślady mula? Ty sup rozdupcony! Sup rozdupcony tu leży. I ewidentnie patrzcie. Ślady opon. Widać, że skręcał tu. Siup. Ewidentnie te ślady idą w tamtym kierunku. Dobra, wiecie co? Trzeba, widzowie, wrócić i postarać się tam podjechać. Myślę, że Harry czuje dokładnie to samo. Mimo tego, że trochę obowiązków dzisiaj mamy, to warto by było, ty. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. No, tylko że trzeba przestrzegać przepisów ruchu drogowego, więc to potrwa trochę. Dla tych, którzy nie wiedzą, no Harry obecnie, widzowie, nie wychyla się tak samo jak jego kumple po tej akcji z Kolumbijczykami. Dlatego też jeździ takim, a nie innym samochodem. Jest to samochód oczywiście Briana z wypożyczalni. Ale kurde, patrzcie, ewidentnie ktoś tu
musiał tu przejechać. Słupki tutaj stoją normalne. Jedzie jakiś samochód? Słychać jakieś bomby. Dobra, trzeba się rozglądać. Jedziemy, widzowie. Harry nie do końca świadomy, ale jedzie śladami swojego ojca, z którym przecież tyle rzeczy go łączyło, nie? Czekaj, co to? Biały mól? Nie gadaj, że Harry pewnie o tym nie wie. Ej, tak blisko nigdy nie było. Jedzie jakaś policja, ty. Zjechał. Czekaj, 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 czekaj. Tam normalnie policja jedzie. Słychać przynajmniej jakieś bomby. Ale dymy, ty. Ej, widzowie, Harry to czuje. Harry to czuje, że to może być to. Ja też. Czy wy jesteście gotowi na takie zaskoczenie w tym odcinku? Z grubej rury ruszamy. Zazwyczaj perze to na końcu akcja jakaś potężna się dzieje, a tu proszę bardzo, ty. Kuźwa, żebym widzowie go nie zgubił tylko, nie? No nie. Kurwa mać! Kurde, widzowie! Widać było, pan motorzysta zrobił! Przeżywa wam zbliżył. Nie! Proszę pana! Co pan odwalił? Kurde, no a pan? Jak pan jeździ? Taki szalony po takiej drodze! Jak szalony, proszę pana? Śpieszyłem się, ale byłem na swoim pasie chyba. Nie pamiętam. Na swoim pasie? No widzę, samochód jest na pasie. Ja pierniczę. Co pan zrobił? Żyje pan? Jest w porządku wszystko? Chcę dzwonić. Nie. Jest w porządku wszystko? Ze mną w porządku. No ze mną w porządku, ale samochodem nie. No widzę, no. Proszę pana, dogadamy się bez policji, spokojnie. Ja mam samochód z wypożyczalni, mam większy problem niż pan, więc proszę się tutaj nie spinać. Samochód z wypożyczalni jeszcze. I zapierdalał pan tak. Ale może pan być mniej wulgarny? To ja zachowuję tu większy spokój. Spokojnie, proszę pana, no to jest rzecz materialna, no. Możemy się jakoś dogadać, no. Ile pan chcesz za to, żebyś pan nie dzwonił na policję? $500. Kurde, widzowie, no nie za bardzo mam kasę. Wy pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja nie mam kasy. Spokojnie, zaraz wam powiem. Dobra, proszę pana, 500, tak? Tak. Proszę. Dziękuję bardzo. I bardzo pana przepraszam, no ja zadzwonię tak czy siak, musi pan poczekać, bo muszę zadzwonić do wypożyczalni, ewentualnie po jakiś holowni, chyba że pan da radę jechać. Ja, mój silnik nie wiem, chyba nie działa. Zobaczę. Cholera, myślę, to proszę. Mam radę jechać. Dobra, ale i tak musi pan poczekać, okej? Okay? Oczywiście, poczekam. Widzowie, Brian to mnie zabije, naprawdę. Muszę po niego zadzwonić i poczekać, no w sytuacji stuczki, no są procedury. Zadzwonię od razu, nie wiem, po kogoś z Clintona. Tragedia. No i mi uciekł. A, spokojnie, widzowie. Dorwiemy go, prędzej czy później. Jezus Maria, co tu się stało znowu? Harry! Znowu? No... Stary, przepraszam. Znowu stuczka. O, matko jedyna, już kolejna w tym tygodniu. Wiem, mordo. Ten młodzieniec tak szybko tu jechał. Nie, proszę pana. Proszę zobaczyć na ślady. Szybko. Ja się trzymałem swojego pasa, to pan żeś ściął zakręt. Proszę to zobaczyć. Dobra, chwila, O, laweta już jest, dobra. Ja sobie tylko zdjęcia zrobię do ubezpieczyciela. Brian, przepraszam cię, stary, głupio mi, ja już... Ach, Harry, kolejna fura rozwalona, a tylko jedno zdjęcie na tych twoich social mediach. Słabo, słabo z twojej strony. Nie, no, odwdzięczę się, mordo. Odwdzięczę się. Harry. Cześć, Hugo. No, cześć, no, ale no, co ty tu robisz, no? Naprawdę. Ale co? O co ci chodzi? No, kolejna stuczka. Dobra, no stary, mam pecha po prostu, no. Ale no, nie mam już słów do ciebie, no. Wiesz, stary, nie, co dokładnie tutaj ciebie się stało? Kto wymusił? Kto tutaj wypadek? Nie wiem, jechałem tak szybko, stary, że nie wiem, ten dziadek. I gdzie ty się tak śpieszyłeś, Harry? Po takiej drodze, takim samochodem po szutrze, no Harry, no gdzie? Nie, no wybacz mi, stary. Naszego numer jeden. Hej, no Hugo, przestań być wścibski, Hugo. Nie, no Hugo, nie ma co, no. Ale kurde, no już kolejny, już mi ubezpieczyciel zabije po prostu. Zapłacę za to, stary. Mimo tego, że nie mam kasy, zapłacę. Ja mam ubezpieczenie, ja mam dobre ubezpieczenie, to nie chodzi o pieniądze, to chodzi o sam fakt tego, że pod twoimi rękami już kolejny samochód poszedł w piach tak naprawdę, do naprawy jest. No wiem, mordo, no wybacz mi. Patrz, kuźwa, ten tył, Harry, no patrz. Jestem debilem, stary. Jaj, jak berety. Dobrze, niech pan już jedzie do domu, okej? Okay? Jesteśmy rozliczeni, tak, proszę pan już może jechać, tu już wszystko jest gotowe. No dobrze. No to co, weźmiecie mnie do Clintona? Do Clintona pojedziesz, Hugo, czy no do siebie? No pojadę, no. Dobra. Hugo, weźmie się do Clintona, ja pojadę za wami. Wybacz mi. No dobra, Harry. Widzowie, jak ja mogę się odwdzięczyć? Jak ja mogę się mu odwdzięczyć? Muszę coś zrobić. Proszę pisać w komentarzach hashtag Brian. Zdjęcie na Instagrama muszę dodać. Jak najszybciej. Dodam to, moi drodzy, zaraz po tym materiale. Jak nie dodam, to mi piszcie na moim głównym Instagramie. Dodaj fotkę na Harry'ego Simonsa, nie? Ale powiem szczerze, że trzeba jakąś rekompensatę mu dać. Chłop nam wypożycza
samochody, a ja Audi stukłem RS-kę niedawno i teraz tego zgrzyta. To nie jest jakiś specjalny samochód, ale no widzowie, tak się nie powinno robić, muszę z tym uważać, nie? Ty dalej współpracujesz z Brianem, nie? No tak. Ale teraz co? Przypał, że na Clintona, że się z Clintonem zbratał, czy nie? Nie. Widzę, że nie chcesz ze mną gadać po tej akcji. Nie dziwię się, no. Bo trochę mnie wkurzyłeś, stary. No. Sam się wkurzyłem. Nie wiem, co tak zapieprzałem, stary, no. W amoku byłem, wiesz? Miałem wrażenie, no, stary, że... Nie rozumiem. Zobaczyłem w ciężarówce mojego ojca, którego nie widziałem 8 czy 10 lat, ale... Nie wiem, to tylko wymysł mojej wyobraźni. Nieważne. Kurde, widzowie, jeszcze przypał, bo chłopaki są. Mieliśmy się dzisiaj pierwszy raz spotkać po tej akcji. Oh my god. Co tu takie pustki? No w sumie to nie wiem, dawno mnie tu nie było. Dobra, wiesz co, Hugo? Wjedź do tego, ja już wysiądę. Sorry, stary, jeszcze raz. Okej. Wjedźmy od razu na warsztat. Nie mogę. Największy gruz na osiedlu. Kuźwa, daj daruj cię za co? Rejestracja, Harry Simons. Przestań. Ty stary. Co? Tak się witacie po tygodniu? Korwetę, Audi i teraz mam jakiś gumno. Stary, ty jesteś przykrywym takim, że rozwaliłeś czwartą furę? Stary... Jak ty robisz? Chcesz się cisnąć? Ja się nie chcę cisnąć. Ja myślałem, że Mati słabo jeździ, ale... Gościu, moja Ferrarka żyje. Do czasu. Kuźwa, dobra, nie gadajmy o tym. Niższe fury, wywalone mam w to. Jak się czujecie po tej akcji? Żyjecie? Wszystko dobra? Ja nic nie pamiętam. Ojciec w Polsce cię stary przyświęcił? Zjadłeś pieroga? W Polsce, weź stary, noju. Mój co? Ojciec to się pakuje. Gdzie się pakuje? Nie wiem, po prostu stary pakuje się. Jak zawsze ty. A ty Mati, z Emą spędziłeś trochę czasu? W pantoflażu? No, no i klasa. Oczywiście, że tak. Brian! Wróciliśmy stary do Liberty. Nieźle. Co ty takie pustki tu masz? Skończyłeś biznes? A gdzie, Harry? Absolutnie, wszystko wypożyczone dzisiaj. Dzisiaj wszystkie fury wypożyczone są. Nice. Ja pierwsze. Mati, mam prośbę. Weź wyklep furę, którą rozdupcyłem przed chwilą dla Briana. Dziękuję. Weź wyklep. Kolejną, Mati, kolejną. Za darmo klepę. Za darmo, pewnie. Nie no, Brian, przepraszam cię. Dodam fotę, stary. Ubezpieczyciel pokój. Jakoś ci się odwdzięczę, jeszcze nie wiem jak. Dobra, Harry, dobra, dobra. Chociaż mam pomysł, ty. Chris, masz te drzewka tam u siebie w dziupli? No, mam. Dobra, stary, będzie prezent dla ciebie. No. Będzie prezent dla ciebie. Stary, zobaczysz, bardzo fajnie ucieszysz. Dobra, się, Brian. Dobra, nie ma problemu, to mam nadzieję taką. Mordo, Chris, pisałeś biznes przez... 7 emotek dolara, o co chodzi? Biznes nawet przez 10 emotek dolara. O co chodzi, stary, no? No to może przejdźmy się na kawkę. Okej. Okay. Dobra, ja Brian, przepraszam cię, stary. Przepraszam przez wielkie P. Dobrze, a ja ci wybaczam przez wielkie W. Jesteś, stary, ziomalem przez wielkie Z. A ty, Hugo, jesteś ty kozakiem też, przez też. Wielkie K. No i Sigma. Elo. Trzymaj się, Harry, trzymaj się. Ale przez duże E. Widzowie, no chociaż tyle, że to są wyluzowani ziomkowie i się nie spinają o takie rzeczy, no ale i tak wstyd trochę. To nie przy nich, nie? No, bez kitu. Dobra, co żeś znowu robił? Sprzedałeś już tą chatę na Mirror Parku? Nie, pracuję nad tym. Opieprzasz się. Pracuję nad widzicie, tym. Widzicie, panowie, my ciągle obracamy pieniądze, wszystko robimy, może się nie nadajesz do tej roboty, Harry. Mordo, zatrudniłem agenta nieruchomości, był już jeden klient, to nie jest takie proste. Myślisz, że sprzedać chatę to jest stary, sprzedać gramik twojego jakiegoś stary śmiesznego dziadostwa, które hodujesz? Dobra, stary. Nie, no jak ktoś jest dobry, to... Stary. Okej, okay, Kai, ty... dzięki, nie pomagasz. Dobra, słuchaj, stary, jedziemy kupić kolejną działkę. Tak jest. Jak to? A Mirek? Mirek jest chętny? No. Ja pierniczę, chłopaki, ale ja... widzi pieniądze, stary, banknoty nasze... No dobra, ale co, kupisz brudne. Za brudne? A co, za czyste? Harry. Dobra, który mnie weźmie? Nie mam fury. Jakby tak, nie mam fury. O, Mati, mogę się przewieźć? Stary, mam doświadczenie, dziś już jeden samochód rozdopcyłem, co? Jak ty tak kierujesz, to ja dziękuję. Proszę. Ja pierdzielę. Jaka fura, stary, co to jest za gówno? Ty się nie boisz takimi furami jeździć? Co mówisz? Nie boisz się takimi furami jeździć? Oczywiście, że się boję. Miałem ci powiedzieć, że ma problemy ze skręcaniem, bo jest przystosowana do wysokich prędkości. No dawaj. Ty, ja już wiem, po kim ty jesteś taki beznadziejny w jeździe. Nie. W jeździe. Przepraszam cię, stary, to jest folia PPF na tym samochodzie? Tak. Po kim? Po twoim ojcu. A czemu? No bo nazwali go Drive Mistrz, rozumiesz? Halo, niszczył samochód za samochodem. I zmieniał je jak rękawiczki. Tak? A potem wstawał rano, nie? I to wszystko było tylko snem. Nie, ale to niestety nie był sen. Poważnie wszyscy mówili do niego Drive Mistrz, bo nie umiał jeździć. Serio? Pamiętasz takie rzeczy, jeździł Mustangiem. Przecież ty miałeś 2 latka wtedy.
Co ty gadasz? Ja miałem 12 lat wtedy. Ja wszystko pamiętam. Stary, a propos... Mam jakieś dziwne wrażenie, że... Nie wiem... Franklin jest blisko. Co ty gadasz? Czy nie oglądałeś, kuźwa, horrorów? Gość jest w pierdlu, nigdy stamtąd nie wyjdzie. Tak jak tobie, stary, nigdy nie wyjdzie kariera. Tak jak tobie, nigdy nie wyjdzie nauka jazdy. Dobra, pa jak go robię. Ale to widzowie chodzi. No zapnij go. Ja pierniczę, ej serio, jestem drive-mistrzem beznadziejnym. Ja pierdzielę, co my robimy po tobie jeszcze? Tak nie rób, co? Czekaj, teraz go piknę. O! Ja pierdzielę, stary! Sorry! Bezpędny! Ale to idzie, mordo! Wow! Uważaj! Przejechał na czerwony. Ja nie wiem, ja muszę zmienić stary pieluchę. Dobra, stary. Nie chcę kusić losu. Zamieniaj się. Ja pierdzielę. Jaki ty jesteś chory! Widzowie, to nie dla mnie. Jazda taką furą to nie dla mnie, nie? Na takim zadupie kupiliście tę działkę? Czy no, się nie kupiliście? Kupować w mieście. Musi być jakakolwiek nieruchomość, żeby przepuścić przez to kasę. Nie musi być w jakiś, wiesz, jakiś centrum handlowy. Wiem, to jest dobre miejsce. Co jest, widzowie? Idź pogadaj z chłopakami. To ci opowiedzą, czemu tu. Co to za pachołki, widzowie? To już jest wytyczona działa, czy co? Dobry. Dzień dobry, witam. Cześć, dobry. Mirosław. Był młodość przychodzić, co? Ten kryzys. Dzień dobry, panie Rzesławie. Duchery startują motory, kurczę, ile. Jakieś buty niewidzialne, tak już nowa moda. Co to jest, ty? Jak Jachus był. Co? Motor, dobra, Mirek, to jest to ziemią? Ja jestem rozkojarzony trochę, co tam, jak tam, no, działkę co? Kupuję. Święta trzymają, co, Mirek? No. Nie, święta mnie trzymają, ty. Nawet customowa rejestracja. No nie sprzedałem, co wy tak pytacie o ten dom? Mirek. No, sprzedam go, spokojnie. Mire 3K. Jeden nie śmiejcie się z jego rejestracji, no. Zajebisty motorek jest, na co? Nie podoba, nie, słuchaj się. To byś robali od razu, chłopaku. No, oni się nie znają, Mirek. Oj, tam, oj, tam. Dobra, przejdźmy do rzeczy, że ile jest to działka piękna. Mam 40 koła chyba. Gotówka, tak jak się umawialiśmy, tak? No. 40 koła? Skąd wy takie działki za grosze wykupujecie, nie? Stary, pytaj Mirka. No to jest za dupie, stary. No widzę, no i tu chcecie stawiać dom? A ty dom sprzed kupu, skąd wy będziecie mieli pieniądze na tę deweloperkę waszą zasraną? No ja nie wiem, jak Harry będzie robił tak jak robi, to ja nie wiem. Dobra, ludzie, sprzedam ten dom! Sprzedam ten dom, przestańcie się spinać, no dajcie mi być agentem nieruchomości, no. Agentem. Dobra, Jezu, jesteście dzisiaj strasznie... To ja prędzej KPP ukończę, niż ty będziesz agentem. Dzień dobry panu. Przepraszam za moich kolegów, oni są po prostu, oni mają 14 lat, wie pan o co chodzi. Nie ma problemu. Tylko jeden dorosły jest tutaj. Dobry. Tak, pan jest właścicielem działki, tak? Tak, dokładnie. Dobrze, czemu taka cena niska, proszę mi powiedzieć? No potrzebuję teraz pieniędzy, trochę mam problemy finansowe w ostatnim czasie i próbuję się pozbyć co można. Rozumiem. No i si, ten to panu pomoże. I tutaj jest 8 arów, tak, ta działeczka? Tak, dokładnie. Wyznaczony jest pachołkami, bo można by było ciężko szukać takich małych tyczeczek, więc przywiozłem pachołki i rozstawiłem. Rozumiem. Mirosław, no to jak jesteście przekonani, to się dogadajcie. No ja pieniędzy nie mam, to idę się rozejrzeć tu po prostu. Zobaczę, co tu można postawić fajnego. Chciałbym tu gospodarkę postawić. Gospodarkę? Przecież tutaj trzeba postawić tak, nieruchomość. Bliźniaki! Przecież tu można widzowie bliźniaka postawić. Dwa domy. Hopy! Dwa domy wejdą. Bliźniaka. No. Walmy tu dwa domy. Albo takie szeregowce walni, stary. Co? Szeregówki, no. No, takie malutkie z ogródkami, stary, takie wiesz, na grilla tylko. Stary, po co grudki? Nie psa wypuścić. Pato deweloperka, stary. Nie potrzebuję ogródków, ludzie. Ale takie malutkie, wiesz. Tylko jednym myśli. Dobra. Żeby zabaweczka z książeczką siadła. No, żeby ławeczka się zmieściła w ogródku, no. Grilli. No, dobra, o. Słuchajcie, idźcie zapłacić temu chłopakowi, a ja zobaczę, co tu można skminić, nie wiem, przemyślę. Widzowie, dobra. Weźmiemy sobie, bo mamy tę działkę dosyć dużą, zobaczymy, co tutaj można postawić, nie? Patrzcie, widzowie, tutaj można postawić, no ta działka jest naprawdę spora. Nie wiem, jak ja mogę wyjść do góry, up and down. O, zobaczcie, jest wytyczona. Tu będzie tak, jeden dom na spokojnie. Można zrobić takie mini osiedle, faktycznie to przemyśleć. Tylko, że pytanie, czy tak ludzie będą chcieli mieszkać, nie? No ten dom na przykład jest ogromny. Ten jest całkiem w porządku. Kurczę, powiem wam szczerze, że jest ich trochę. Ten? To jest jakaś taka wiata? Nie, to też jest dom. No, jak już zrobić to... O kurde, ty, coś się zbugowało. Jak już zrobić, widzowie, to zdecydowanie... O nie, coś jest nie tak. Nie chciałem tego domu postawić. Oczywiście, widzowie, on nie istnieje. Mogę go szybciutko sobie F7-eczką tutaj delete. Delayed nearby housing. Ty, co jest? Najgorzej, widzowie, jak to się kurde postawiło. Ale musiał to jakoś tutaj wywalić za moment. Ale no dobra, poczekajcie. Sprawdźmy w takim razie. Jest private villa. Ten, nie zwracajcie uwagi na tego dużego. Ja po prostu tutaj posprawdzam różne te warianty domostw.
No są, na przykład te są takie malutkie. O, jakby takie postawić, patrz, tu stawiasz jeden. No nie, chyba się nie zmieści. Tu jeden, tu drugi. Dwa by musiały być, bo cztery to za dużo. Dwa takie domy, widzowie, na tej działce, wydaje mi się, że okej. Okay. Jakbyśmy każdego wystawili, nie wiem, spokojnie za 100 tysięcy, no to jest 200k zysku. A myślę, że jak to fajnie zareklamujemy, że to jest, wiecie, cisza, spokój na zewnątrz i jeszcze zrobimy ogrodzenie, to te domy pójdą drożej, nie? A ja cały czas czekam i przypominam, że te domy buduję dla was, widzowie. Jeśli chcecie kupić taki dom, to napiszcie, dlaczego właśnie wy powinniście ten dom zakupić, ja już z kilkoma osobami rozmawiałem z poprzedniego odcinka i swój nick na Discordzie. I jak przejdziesz taką wstępną rekrutację, to dołączysz na jeden odcinek, na nagrywkę, gdzie właśnie zakupisz sobie taki dom. Więc widzowie kupią od nas po prostu chatę, nie? Ta bryła też jest całkiem w porządku. No, generalnie takie dosyć małe bryłki i dwa domki można bez problemu postawić, nie? To nie zwracajcie uwagi, bo to jest oczywiście tylko wizualizacja. Na moje oko, no nie jestem jakimś deweloperem super Mirek. Ja ci powiem tak, ja dwa domy, dwie chaty postawił. No ta, no to właśnie przyszedłem do ciebie z tym pomysłem. Dwa domy, nie więcej, bo cztery to już jest patola. Ogrodzenie jakieś? Dwa domy z ogródkiem, stary. Szybkie modułowe chaty, ty jesteś specjalistą w budowaniu takich, nie? No i dwa parterowce budujemy. No. Reklamę byśmy zajebali, możesz powiedzieć, że to cisza, spokój. No ta, właśnie o tym też myślę, ty. Do miasta ileś tam kilometrów. Krystyna, zgadzasz się na to, czy nie? Zgadzam się, Mirek, rób co chcesz, wolna ręka. No stary, to spoko, nie? No dobra. Co, zaczynamy robotę, a ty, Harry, ten dom sprzedaj. Dobra, już dajcie mi spokój, sprzedam. Dobra, Mirek, w domu ty tam Polaków masz pracowników, to flaszeczkę musi być do roboty i... No i dobrze robią, nie? No. Pogoni do roboty, dokładnie. No, leci do nich. Shit, chłopaki, pamiętacie o tej... Bo napisała ta firma meblarska, że już ready jest. Pomożecie mi z tym wniesieniem? Proszę. Jest. Stawiam zimny browar za to. Dobra, trzymajcie się, chłopaki. Dzięki, Miruś, trzymaj się, hej. Mirek, widzowie, dobry chłopak, dobrze robi, nie? Ja z nim nie jadę już, za zbyt bandziorska fura. Widziałeś, jak się tam machnąłem, stary, w centrum miasta? Stary, ale ty jesteś słabym kierowcą, nie? Gdyby... Podobno mojego ojca nazywali drive mistrzem, nie wiem. Tak? A wiecie, jak nazywają Chrisa? Za kolakiem. Patrzcie, jaki zakolak, ty. Nie jesteś się za kolak, stary. Cześć, człowieku. Dobra, bo mi jeszcze nie pomożecie. Słuchajcie, trzeba wnieść kanapę, trzeba wnieść meble, trzeba wnieść wiele rzeczy. Jak poszedł ty? Ty, ja na ciebie patrzę, to ty też niezły za kolą. Pomożecie mi, co? Please. No oczywiście, no. Jedziemy, stary, widzowie. I sam teraz... sam nie poradzisz, nie? No tak, ciężko będzie. A Rose właśnie wyjechała, bo teraz zajmuje się tym sprawą zamachu burmistrza, na burmistrza. I ją wysłali w teren. No ja coś widziałem, ale co to było? No stary, my live oglądaliśmy w telewizji, odwalili nie, typa no, w TV-ku, nie? Zobacz sobie na X-ie, ile stary jest tych, ile jest w ogóle filmików z tego. To co, kula w łeb, czy co? No tak, dostało oni ochroniarze. Mówią, że to jakiś... Mówią, że to jakieś porachunki kartelu, bo on zblokował jakąś inwestycję i się wkurzyli, ale nie wiem, nie chce mi się w to wierzyć. Rose bada sprawę. Może niech nie bada, bo skończy tak samo. Stary, to jest dziennikarka. Wyślona za to siana zgarnia? No, tyle, stary, co my za dom. Może by tylko ją mnie odpalili. No właśnie, bo ją mogę też odpalić. Kilka spraw takich widziałem, że... No. To... Przestańcie tak gadać. Przestańcie, tak. Ty, kryminalny świat, stary. Ty jesteś fake gangster. Ta? A propos, wiecie, a to zaraz wam powiem. Napijemy się browara, nie produkuj się teraz. Nie. Najpierw zaraz robota. Zaraz Mati musi stanąć. Ale Mati to chyba słyszał, nie? Wiecie co, pamiętacie tą stację? Wiecie dokładnie, która stacja? Tam, gdzie jest stał nasz chłód, nie? Świętej pamięci. No. No, stacja benzynowa. No. Dowiedziałem się od ojca, że ma problemy finansowe. Okej. A to jakaś sieć jest, czy co? Nie, to jest jednorazówka ponoć. Nie. No. I wiecie co mi przyszło do głowy? Tu Harry mówi, że ja i świat kryminalny, wielki gangster. To ci pokażę, kim jestem gangster. Będzie BOOM! Co? Jakie BOOM? BOOM! No odstrzel burmistrza, stary. Nie. Bombę. Już nie trzeba. Debile. Jaką bombę? Bomba i BOOM! Wysadzamy stację. Będzie po stacji i ta ziemia będzie pewnie taka taniutka do kupienia. I wtedy stawiamy ten chód. Stary... A co potem się budzisz się i masz zasrane majty całe w gównie, nie? Ajajaj. Wchodzicie w to, czy t***ki, bo Mati wchodzi, powiedział, tak że... Tak na serio? Na niby, stary, to... Stary, ja pas, mam karierę, człowieku, wiesz co to znaczy? Ja będę wysadzał stację benzynową... Nie, no powiem, to się spodziewałem, Matykaj. No stary, no nie słyszałem o tym. Dobra, ty wchodzisz, git. Nie, no ale nie róbcie sobie jaj, bez przesady, stary.
Jakie jaja, to zginie? Stary. Jak zginie w środku nocy? To staty tam w ruchu w ogóle nie ma. Mordo, no, ja. W sumie nie ma, no. Widzowie, słyszycie, co oni gadają? To już jest za dużo. Harry nie może się angażować w takie rzeczy, bo naprawdę ta jego kariera spali na panewce. Nie dla jakichś, kuźwa, wysadzań stacji. Sorry, ja w to nie wchodzę, widzowie. Nie ma takiej możliwości. O, już są. Kurde. Widzowie, i na to wydałem 22 tysiące dolarów. Pewnie zastanawiacie się, Kaluch, co ty zrobiłeś z kasą? A, widzowie, zaraz zerkniecie. Niespodzianka dla Róży i niespodzianka dla Harego. Koniec mieszkania i dlatego też czynsz nam spadł, jak widzicie. I opłaty, przecież ja już nie płacę za rowery. Mam tylko 200 dolarów opłat dziennych. Przepiękna sprawa, no ale pensji też nie mam, nie? Z góry. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchajcie, zamówienie na Simonsa, tak? Te za 20, za 20 klocków, to jest wszystko? Tak, to wszystko, co pan tu widzi. Kurde, ale to trzeba będzie składać, a panowie, nie wiem, byliby w stanie pomóc to złożyć jakoś? Bo my, tak szczerze, to ja jestem ogarem, ale moi koledzy to mają dwie lewe ręce, wie pan, o co chodzi. Właśnie, jeszcze zezam. No, no to pomożemy przenieść do góry tylko. A nie jesteście w stanie nam pomóc to skręcić? No nie, no proszę pana, zlecenie na pewno. Chyba panowie za darmo to powiedzieli też, nie? No nie, no nie, no za stóweczkę, 100 dolarów, proszę pana, jest szansa? No dobra, no to... To załatwimy. Dobrze, proszę państwa, to w takim razie tak. Koledzy moi, proszę o pomoc dla panów. Ja też będę nosił. Musimy to wszystko wnieść. Jesteśmy na 6 piętrze. Jest winda, także spokojnie. No spokojnie, winda. Dobrze, to róbmy to, żeby tutaj nie przeszkadzać przechodniom, prawda? Dobra, widzowie. Trzeba to wszystko przenieść do góry. Dobrze, panowie mnie puszczą i... Otworzę drzwi, dobra. Szybciej. Macie w końcu łazienkę, czy nie? Ha, bardzo śmieszne, mamy. I jako jedyna jest urządzona. Metrów ma stare 85. Tutaj proszę, tutaj. Ale widok dorąbisty. Kurde, fajnie, no. Cieszę się. Jaki widok macie? No, a wiecie, jaki jest plot twist? Że Biuro Rose w Daily Globie jest na tym piętrze drugim, nie? Więc zamówiłem też lunetę, znaczy taki teleskop. No. Mógł ją normalnie podglądać w robocie, nie? Ty jesteś chory. Nie, no żartuję, baranie, po co ci teleskop kupuje, no? Ale on jest toksik, nie będzie patrzeć. Jaki ty jesteś baran, naprawdę, dobra. Będzie wyglądał laskę w pracy, jak dobrze. Inny baby będzie podglądał, a nie baran. Proszę? Nie, no nie, bogaty, proszę pana. Pierwsza inwestycja taka. Proszę przynosić, ja tu tylko kolegów oprowadzę. Chodźcie na górę, chłopaki. No, góry. Ale urządzone tu macie. Mordo, po to kupiłem meble, idioto, żeby się to urządzić. A gdzie jest kibel? No kibel, a na dole. Ja pierniczy. Takie klocki to będą stawiane tutaj. Tu jest kibel. Co? Ale ładny kibel! Jakaś worepetuwa, czy co? No mam, kupiłem wam zgrzewkę browarów. Powinna zaraz dotrzeć z żarciem, więc jak zrobimy robotę... Ale... I skręcą meble, to jedziemy. No stary, no przecież jasno jest jeszcze, nie? Mordo, zanim skończymy, zanim będzie wieczór. Skończymy to. Właśnie. Znaczy, ale wiesz o tym, że no my mamy plany, że tak powiem. Jakie macie plany? Pomożecie mi, jesteście ziomale, czy nie? No właśnie, a propos. To musimy... A, dobra. Najpierw potem, przy piwku, zróbmy robotę. Dobra. Chodźcie po te rzeczy. Widzowie, zobaczcie, jak praca wre. Panowie tutaj za 100 dolarów nam złożą te meble, więc chociaż tyle. Ja też, widzowie, jak widzicie, noszę jakieś narzędzia, pomagam. No fajnie, że chłopaki mi pomogą, będzie niespodzianka dla Rose. Kupiłem po prostu za te 20 koła wszystko, łącznie z elektroniką. No nie ma, moi drodzy, nie będzie to wyszukane wnętrze, ale na pewno będzie fajnie wyglądać. Gdzie Chris? Poszedł po TV-ka? Poszedł. Ej, tylko starego nie rozwal, proszę cię. Nie, no pierdziele, ty. Mordo, spacerie was już ty z tym brudem. No, gdzie go położyć? Dawaj go tu, dawaj go tu. Prowadzić nowe porządki, nie? Nie, chcę się śmieć tych okien, no może ktoś mnie zamienić. Weź, odbierz telewizor od Matiego. Daj. Weź, czym mi łazisz, baranie, błotem, ty? Panowie, tutaj jeszcze wkrętarko wiertarka, proszę. O, tak. Wkrętarko wiertarka. Panie. Chłop powiedział, co wiedział. To się rozliczmy najpierw. Najpierw 100 dolarów, co? Rozliczymy się po robocie. 50 im dam, widzowie, zaliczki. Dobra, a może pan, dwa koła jednak, dwa koła. Dwa koła, proszę pana, to w rowerze można mieć. 50 dolarów tutaj zaliczki. Nie, no dobra, Harry. Kurde, co? Półtorej godziny wnosiliśmy te pudła ciężkie, no to najmniej. Mordo, wiesz ile mam przy sobie? 390 dolarów, to jest mój majątek obecnie, wydałem cały hajs. Weź ten telewizor, weź ten telewizor. Ja wam dam, trzymajcie. Weź go. Weź. Proszę to skręcić do wieczora, będę bardzo wdzięczny. Będzie ekspresowo. No, widzowie, miało być szybko, jest
23:30. Skończyliśmy. Oficjalnie skończyliśmy. Chłopacy wywaleni. Ten pan z tego, moi drodzy, sklepu meblarskiego został na piweczko. Ja wam pokażę może od góry, jak to wygląda. Pokupywałem obrazy. Pokupywałem, zobaczcie, tutaj takie eleganckie jakieś dodatki. Łóżko skręciliśmy. Są kwiaty. No i jest też salon. Nawet, moi drodzy, odświeżacz powietrza, nie? Elegancko. Sypialnia będzie wyglądać tak. Oczywiście Rose będzie chciała pewnie coś sobie dodać, to sobie doda. Harry też, no, jest facetem, więc, moi drodzy, no, jedyne, na czym mu zależało, żeby tu kupić, to tak. Wielka kanapa, teleskop, wielki telewizor i rzeczy, nie? Bardzo panu dziękuję. No, jak pan sobie wypije piwko, to śmiało można do domku śmignąć, dobrze? Na luziku, na luziku. Pójdziemy. Dzięki, chłopy. Trochę nas zeszło, co? Ja tam nie narzekam. Woła mnie misja. Jaka misja, stary? Pik, boom. Aha. Pik, puk. Wy tak na serio? Czekajcie, przestańcie, jest jeszcze robotnik tutaj. Ja pana odprowadzę, co? Dziękujemy bardzo. Dobrze. Siano, to ja mogę spalać. No i bardzo się cieszę, wszystkiego dobrego. No to co, panowie, widzimy się, punkt. No. Wiadomo, które wiadomo, gdzie nie będzie. Jest 3:30, chłopy, idźcie spać i nie pieprzcie głupot. Ja tu mam w ogóle wywiad. A, w ogóle koło to, who cares. No nic, do wywiadu jestem z Ontario wydzielony, nie? Wracam do grania wreszcie. Stary, co ty masz? Weź stań przodem. Co jest? Co ty masz napisane, co ty na adres? Stary, no. Jezu. Przestań, stary, się patrzeć na... Ja nie mogę derwać wzroku, nie? No to jest... To jest, stary, Dresla Rose. Czekaj, stój, może. Co? Ale mały. Ja pierwszy. Dobra, chłopy. Dzięki za pomoc. Powiem tak. No, proszę stąd spieprzać i dobra, tyle. Panowie. Pik, boom. No, pik, boom. Ale ty jesteś stary gangster, nie? Dobra, nara. Czekaj moment, telefon mam jeszcze. O 3:30 masz telefon? Da, moment. Jadę. Halo. Dziadek? Jedziemy. Nara. Czekaj. Ktoś do mnie dzwoni. Co? Nie. Halo? Nic nie słyszę. Stary, mam wrażenie, że... Ty to dostałeś? Tak, moment. Jeszcze raz do mnie dzwoni. Halo? Nie mogę odebrać, stary. Wiesz, co mi powiedział? Kto, dziadek? Właśnie się dogadał z kumplami i leci do Kolumbii. Co? Czekaj. Teraz? Tak, teraz. Pieprzysz. Dziadek powiedział, że spotkał się z Krystianem. Krystian ma jakiegoś specjalnego, kurde, gościa w jakiejś, kurde, bazie z Ancudo, nawet to jest ta baza wojskowa? Co? Niemożliwe, stary. Wyruszają do Kolumbii teraz? Tak, stamtąd. Co? No to możesz jechać, czy nie? Nie, no stary, biegniemy tam. Jazda. Dawaj. Kurde, what the fuck, stary, ale nie umawialiśmy się podczas Wielkanocy, że lecimy tam wiele osób? No mieliśmy tam jechać w kilka osób. W jakimś wybranym terminie, a nie nagle w nocy o 4:00. Ale czemu do ciebie dzwonił? Po co ten dziadek do ciebie dzwonił? Co ci chciał powiedzieć? No, chciał mi powiedzieć, że ostatni raz prawdopodobnie gadamy za darmo. Ja pierniczy. Dziadek nie potrafi nic zrobić dyskretnie, stary. Nic. Nawet kuźwa do Kolumbii jechać. Jedź tam szybko. Bez kitu. Kumple mówią, żeby nikomu nie mówił, on dzwoni do wnuczku. No, stary, myślisz, że on już... pojechał, czy co? No myślę, że na willę trzeba najpierw pojechać, szczerze. No to jazda. Jesteśmy. Dawaj. Kurde, widzowie, jak dziadek pojedzie bez naszej wiedzy, to narobi jeszcze więcej syfu. Tym bardziej, że dziadek nie wie, że Franklin obecnie przebywa w Los Santos, nie? Co tu się, kuźwa, dzieje? Co? Hej. Co robi się? Cześć. Panie Krystianie, co pan odpierdzielasz? Umawialiśmy lecimy się. Do Kolumbii z Richardem. Tak? Lecimy. Ja też miałem lecieć. Czemu? Musimy ratować mojego syna. Tak, ale to nie jest, Harry, zabawa dla dzieci, to jest zabawa dla mężczyzn. No dobra, ale umawialiśmy się, no ja jestem jego synem. Dlaczego nie jestem brany pod uwagę, no? A ja jestem jego ojcem. Ja wiem, dziadku, że ty jesteś jego ojcem, ale no bez przesady, no. A my nie są na brodzie? Co? Włosy tak, mam. Powiedz mi, że on jest rodziną Franklina, że tam leci. Czemu leci z wami ten mięśniak? A co z twoją dziewczyną? Mięśniak, ja jestem Janusz i lecę w towarzystwie dla Richarda. Dobra, co z... Nie, ludzie, panie Krystian, proszę się zastanowić. Lecimy, nie ma co się... Jaka baza wojskowa, o co chodzi? No, ja mam tam private jet o znajomych, leci private jet. No właśnie, mam wszystko zacięte, będzie luksus. Czemu pan nas nie chcesz zabrać, no? Fajna willa. No to jest zabawa na dorosłych. Napierniczę, wy tak spod... Nie, to nie jest zabawa, ludzie. To ty dzwonisz.
Lecę z Richardem, bez rozumiesz? Przesady. Halo! Nic ja nie widzisz, no. Będzie inkognito, ja będę kolumbijczykiem od dzisiaj. Ja pierniczę. A ty lecisz czy nie lecisz? Lecę, co ta twoja baba robi? Zostaw mnie! Proszę tak trzymać przy pani, proszę go nie wypuszczać. Tak, zdecydowanie. Ja pierniczę, stary, co tu się dzieje? To jest jakiś Armagedon, no. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Ja pierniczę, jadą se do Kolumbii, no. We dwójkę, jeszcze we dwójkę, no większego combo debili, stary, nie da się wybrać. Krystian i dziadek, nie ubliżając dziadkowi. Ja pierniczę. Jestem pewien, że oni do tej bazy wojskowych nie wpuszczą, gościu, wiesz, kogo oni tam wpuszczają? Ale Krystian jest multimilionerem, mordo, przecież on se kupił pewnie wejściówkę, co ty myślisz? Kurwa, porusznik Gonzales, co wy ty robicie? Ale jak to nie widzimy, przecież mam private jet, to jakby, co ty mi mówisz, gościu? Kurwa, chodzi, notyfikator. Co wiesz, tu się właśnie dzieje? Człowieku, wiesz, kim jesteśmy? Placówka za Gudo, no słucham, kim pan jest? Ty wiesz, kim my jesteśmy? Dobra, ciu, ja zaraz zadzwonię do sierżanta Collinsa i skończy się gadka, stary, mogę wykupić twój rodzinę. Zdrałem dzwonię do papieża, mam to gdzieś. Człowieku, kupię ci siostrę, kupię ci wujka i kupię ci babcię, no. Gówno mnie to obchodzi. Czy on serio myślisz, że się dostaną do bazy wojskowej? Collins! No, dzwoń właśnie, dzwoń do niego, dzwoń! Zobaczymy! No, zobaczymy, niech ci brązowo się w gaciach nie zrobi, co? No i coś mi się wydaje, że w tym roku wakacje, nie w Kolumbii. Jakim helikopterem? Śmigłami? Śmigłami to co ręce tworu. Szacunkiem mówię, co? Szacunkiem, gówniarzu jeden, wiesz ile mam lat? To obchodzi, ile masz lat? O, właśnie, i zobacz jak się odzywasz do starszego. Wiesz kim jestem? Wiesz kim jestem? Co się dzieje? I z Richardem. Wiesz kim jestem? Wiesz kim jestem? Gówno obchodzą te naszywki, co masz na ręce. Kuźwa, nie wiem kogo mam słuchać, ty. Ja też. Richard, ja jestem spokojny, ale do pewnego stanu. No i co? Szczena opadła, jak ci to powiedziałem, co? Gówno, ja jestem doszłowany, nie ty. Gówno. Nie zetraj się tym gównem. Richard, jedziemy. Richard, chodź. Jak jedziemy? Wiesz co, ch**u? My tu przyjedziemy. Szacunkiem! Richard. 45 lat. Jebany zakolek mówi z szacunkiem, słyszycie? Dobra. Szacunku do... Masz przesrane. Jedziemy. Może go pan aresztować? To przepraszam mogę, pana. Ale mi się nie chce. Nie no, proszę aresztować, bo oni będą panu nękać po prostu dupę. No i co z tą Kolumbią, panie Krystianie? Zawijaj tym wehikułem i to raz. Ty potrzebujesz tej moment maszki na ryju. Idź sobie. Co to się dzieje? Szkoda nerwów. Co jest? Nie, dobra. A do kogo? Ej, a do kogo? Zerisz mnie, gościu. Dobra. Nie, dobra, wystarczy. Już, jedziemy, Richard, bo zaraz włosy mi wypadną, z nerwy jedziemy. Ja już trochę nie mam siły, chłopaki. Skakuj. Odwieziecie mnie do domu. Jedź, a co z tą Kolumbią? Do Kolumbii. No, ch**omki strzelił. No. Jak się znajdę człowieku na ulicy, to się nie podbierasz. No w dupie, jest tu cały czas. No w dupie masz dużo już. No wracając, podwieziesz mnie do domu? Luziu kochany, no proszę. Odwieź mnie do domu. Ja to stary już, plecy mnie bolą. Wiesz, serce już ledwo. Dziadku, obiecaj, że nie podlecisz do Kolumbii bez mnie. Wiesz jak się wstecz tym rzuca w tym samochodzie? Człowieku, jakby nie ten murek, to bym cię normalnie złapał, tak? Obowiązki wzywają, widzowie. Ontario Creepers, Harry wraca do łask. Dzień dobry, pani. Nie wiem, kto to widzowie, ale muszę być uprzejmy. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. No słuchaj, mamy dzisiaj taki dzień dosyć taki niecodzienny, bo kilka telewizji zgłosiło się. No to też dobra reklama dla klubu, wiesz. Tak. Zostałeś przydzielony do jednej takiej jakiejś nazwy, nie pamiętam, jakaś taka egzotyczna, no. Telewizja egzotyczna? Ha, lubię taka. Takie. No dobrze. A? No. Dasz sobie radę. Dobra. Tutaj, w pokoju. Dobrze, i po wywiadzie przyjść do pana? Wiesz co, no ja się tu kręcę, więc... Dobra, no i tak trening za pół godziny zaczynamy tu. Tak, potem się widzimy. Dobra. No, do zobaczenia. Dobra, o, jesteś faktycznie. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, pani mi da sekundkę i zaczniemy wywiad, dobrze? Dobrze. Dobra, widzowie, wody się napiję. Wody troszeczkę przed treningiem, rozumie pani? O co chodzi? Dobra, wszystko jest gotowe, możecie zaczynać. Dobra, już, sekunda, dobra. Jestem gotowy. Gotowy? Tak. Witam wszystkich z tej strony Krystyna Vanis. Jesteśmy na antenie Columbia Smart TV, jest z nami Harry Simons. Miło mi, dzień dobry. Co ona powiedziała, Columbia? Przepraszam, z jakiej telewizji państwo są? Columbia Smart TV. Okej. Miło mi. A jakiś problem? Nie, słucham pytania. Dobra, powiedz mi Harry, czemu nie było ciebie na ostatnich dwóch meczach?
Co się takiego stało? Decyzje trenerskie, że tak powiem, zapadły takie, a nie inne. Chciałem pomóc zespołowi, leczyłem też malutki uraz, dlatego no, trener dmuchał na zimne, że tak powiem, i nie wystawił mnie w składzie. Ale to też dobre pytanie do trenera, no, na pewno by odpowiedział. Z trenerem na pewno jeszcze porozmawiamy. Powiedz mi, czy walczycie o mistrzostwo ligi? No, generalnie jesteśmy na dobrej drodze. Jeszcze z chłopakami nie jestem tak zgrany, tak szczerze mówiąc. Będziemy się starać oczywiście walczyć o jak najwyższe cele. Czy się to uda, zobaczymy. No, jest kilku kandydatów, którzy mogą pokrzyżować nam plany, ale mamy mocny zespół, bardzo dobrego trenera. Uważam, że damy radę. No to życzymy wam powodzenia i mam nadzieję, życzę ci samych wygranych w meczach. Bardzo dziękuję. To tyle? Tak, no to koniec. A, to taki krótki wywiad pani przygotowała. No, taki szybki. Okej. Okay. Dobra, koniec, dzięki. Jestem wolny, tak? Tak. Okej, okay, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę pani. Simons? Słucham? Tak. No, tak już nie na miło. Słuchaj, lepiej zacznij na siebie uważać. To na razie tylko ostrzeżenie. Jakie ostrzeżenie, przepraszam. O czym pani mówi? To tylko ostrzeżenie. Na tym zakończmy naszą rozmowę. Czekaj, co? Co tu się właśnie wydarzyło? What the fuck? Zacznij na się uważać, Simons? To tylko ostrzeżenie? Ja pierdylam, ty. Ale weird wywiad. Najbardziej weird wywiad w moim życiu. Jest, już po. O, szybciutko. No, właśnie, coś nie tak? Taki jakiś niesmaczny jesteś. A, dziwne pytania zadawali. Nie, trenerze, tak? Wszystko w porządku. Tak. Idę się przebierać już na trening. No nie wiem, jakaś taka fochnięta ta kobieta była. No właśnie. Weszła tak po prostu tu? No, podała się za lokalne media. No, to zweryfikowane, no. A co się stało? Nie, nic, tak pytam. Idę na trening. Dobrze, no trenerze, to widzimy się zaraz, przebieraj się. What the fuck? What the heck, widzowie, co tu się podziało? Ej, oni kurde. Kto to? Ale... Co to robi? Kolumbijczycy? Kolumbia Smart TV? Co to jest? Zaczynam się trochę bać o Harry'ego. Dziwne to było. Oj, widzowie, Rose wraca jutro, Harry musi sobie coś wszamać, no i trzeba przetestować ten wielki telewizor, nie? Kurde, kolejny piękny dzionek. No zaś nie mamy lodówki teraz, nie, to jest lodówka, myślałem. Szamka po treningu, widzowie, w nowym apartamencie można spróbować obejrzeć coś fajnego. Jemy, moi drodzy, fasole, ulubiony posiłek Harry'ego Simonsa. No i co? Pooglądamy jakiś TV-k. Zobaczymy, co w trawie pisze. Dobra, bomby są. Autko jest. No dobrze to wygląda. Wszystko jest, to Harry. Stary, to jest taka Harry, konstrukcja. Co? Harry wypił jak zawsze, no ale... No nic dziwnego, bo on się zawsze boi. Zrobimy dla nie, no ale on ma karierę, nie? Ale chłód wróci. I co? Tylko nasze murale tam będą. Dobra, pakujemy to i jedziemy. Dawaj. A czekajcie, jaki jest plan? Wrzucamy bombę na... Bombkę na te bagażnik i wjeżdżamy tym pod stację. To. Tylko patrzcie, że musimy przekminić, żeby nikogo tam nie było, nie chcemy mieć trupów, nie? Szczerze, wydaje mi się, że... No patrz, teraz jest 21, nie? My sobie chwilę przeczekamy i zanim ludzie gościu odjadą stamtąd, to już będzie ciemno. Nikogo tam nie będzie, więc żadnych ofiar. No w sumie masz rację. Zatrzymamy się w alejce obok i po prostu sobie podjedziemy pilocikiem. Bum i wyjazd. Dobra, pakuj to, jedziemy. No, zbieramy się. Widzieliście ogólnie ostatnio tą aferę, że burmistrza zastrzelili, jeśli się dowiedział od Harry'ego? Nie słyszałem. Jakoś ostatnio mnie to trochę przytłacza, stary. Całe to towarzystwo, to wszystkie, nie wiem... Gości w moim samochodzie zabili, jeszcze nas, wiesz, porwali jakieś ziomki, akcja z tym Duchesnem. Nie za dużo to jest dla mnie, na mój mały, pusty łeb. Stary, czuję, że... Nie wiem, czy robimy... Nie wiem, stary. Nie robimy dobrze, ale boję się, że w końcu będzie, stary, jakaś wpadka. Nie myślmy o tym po prostu. Nie, no spokojnie, panowie, to jest majstersztyk. Nobla można by za to dostać. Kiedyś może będziemy to dobrze zmieniać, jak dożyjemy, nie? Ja to w ogóle jestem w szoku, że jaki Harry jest, nie? To autko to jest... Ile rzeczy się dzieje, on jest taki odpowiedzialny, kurwa. To jest moje prywatne osiągnięcie, stary. Co ty, autko? No. Zaprogramowany jak majstersztyk, no mówię wam, jak to nie wypali, to ja nie wiem.
Wylesianie olbrzymich terenów było początkowo korzystne dla szeregu gatunków zwierząt. Kolonizowały nowe obszary i rozszerzały swój zasięg występowania. Ekstensywny, czyli mało wydajny, lecz przyjazny przed... No w sumie tak panowie, to miasto fajne, nie? Tyle się zmieniło. Ogarnijcie jak ty, Mati, bo ty w sumie naszych starych to znałeś od małego. No. Co oni robili za młodu? No oboje byli tacy bardzo zafiksowani na UFC, oboje się bili. Franklin założył swój dailing, jeździł Mustangiem. A Christian w sumie wiesz kim był? Był przydupasem, w sensie autentycznie był ochroniarzem, a później się zamienił w współwłaściciela. W ogóle poznali, ty. No mówię ci, zatrudniał ochroniarza, przybłąkał się z jakimś gościem, który dostał pracę, no i zostali kumplami najlepszymi. Ja to bardzo dobrze wspominam, stare czasy, kurde, jak wszyscy byli razem. Nie było żadnych Alcatrazów, kurde, jakichś, nie wiem, Duchesneów. Duchesneów, no. Ej, ale... Gdyby nie ten Dwayne... Ej, słuchajcie, ale czemu my to robimy tylko w trójkę? Cała nasza ekipa jest chudowa. Nie no, aż za mula, jak zawsze. Harry ma przyszłość, Katson to boomer. I tyle, nie? No i co, no, my musimy ratować honor, tak? No. Tak zawsze, no. Stary, ale to my będziemy na bloku, nasze murale. Tak. Kurde. To tutaj? Nie. Ty pamiętacie? Ta okolica się tak zmieniła, przecież nie było tego kiedyś, nie? Śródpolne oczka wodne i starorzecza są osuszane i zasypywane, by powiększyć powierzchnię pól uprawnych. Dobra, panowie. Dobra, ładnie. Bomba, jak co stary źle jakoś zamontujemy, to pieprznie i my zginiemy. Dobra, połóż ją po prostu, przykleju. Bo to... Dobrze jest, trzyma się. To odejdź, dobra. Dobra, ja nie dotykam tego już. To już? Też nie, Mati, może ty jedziesz? To głośny, weź. Masz pilota. Ja mam tym jechać? To. Dajcie mi pilota. Idziemy na dach. No masz pilota. Wiesz, ile to kosztowało? Dobra, chodź. Nie dawaj pilota. Uważaj, stary, nie kliknij tego za wcześnie, bo zginiesz. Dobra. Dobra, jedziemy. Musimy wejść na ten dach. Jak wszystko ty? Dawaj tędy. Mam nadzieję, że nikt nie zginie, nie? No, za dużo jest ostatnio tych trupów, stary, przez jakieś głupie pranie siano. Trochę gram pozory, ale trochę się boję. No stary, ja myślę, że jeszcze nie powinien mogę spać, bo będziemy mieć jakieś tabletki, które nie wiem, że to ogólnie. Ja dużo o tym z Ashem gadam, ale... To jest nie wiem, ryje mi to beret, kurde no. Kiedyś nie było takich problemów i był spokój, każdy mieszkał na chudzie i... Stary, pogoń za kasą. Codziennie to samo i było super. Graliśmy sobie na konsoli. I tyle, no. Jeździliśmy na rowerach. No. Były czasy. A teraz co? Jakieś Ferrari, co to jest w ogóle? Zawsze o trzeciej pracownicy wychodzą na jakąś przerwę, nie? Więc wtedy będzie czysto. I kogo nie zabijemy. Jeszcze chwilę poczekamy i niech Matki działa. W Polsce niewiele zostało już takich miejsc, gdzie możemy zobaczyć swobodnie pasące się zwierzęta gospodarskie. Czasy kiedy... Dobra, chłopaki, ruszam. Stary, aż mi rzęsy przypaliło. Ja pierdzielę, aż mnie począsło. Jo, stary. Ja pierdzielę, ile dymu. Gdyby to tutaj ty, nie bo przeszło. Się teraz stacja pali. Teraz ten budynek, ja pierdzielę. Co ty myślałeś, my zjedliśmy, to musi się palić. Jestem. Kto jest? O kurde. Tamta mała furka chyba też. Stary, taka jedna straszna tego nie ugasi. Zachód. To zachód. Ej, zróbmy sobie zdjęcie, myślimy Heremu może, co? Nie wiem. Może czopić sobie. Jo, pierdziele, to jest nasza zasługa, to iż... Dobra, no, zrobiłem.
Co, wysyłamy mu? No, wysyłaj do Harry'ego. Dobra, dobra. Wysyłaj mu. To jest. O, silu, kto mi jest, kto się stary jara. Ja pierdzielę. Cały Los Santos zaangażowany. Ja nie wiem, czy nie przesadziliśmy, kurde, by ugasić stary do masty. Dobra, spadajmy stąd lepiej już. Nie ma co. Zwikę. Dobra. Ten sam problem dotyczy całej grupy gatunków ptaków, które gnieździły się na pastwiskach pośród pastwisk.